Witam wszystkich z tej strony Unlock, a to są kolejne prezentacje modów z naszych sezonów. I dzisiaj na ruszt bierzemy dwa traktory. Pierwszy traktor to Fendt Vario 1050. Jego moc znamionowa to 500 koni mechanicznych, albo jak kto woli 368 kW. Cena to 440 tysięcy. I co można tu powiedzieć? Oczywiście jest przedni tuz, jest wiadomo z tyłu zaczep górny, zaczep dolny, no i oczywiście też tuz. Prędkość maksymalna, jak widać na szybie, to jest 60 na godzinę. Palmy go, może pokażmy jego funkcję. Można zrobić sobie podwójne bliźniacze koła. No, nie jest to może zbyt dużo, jak na, jeżeli chodzi o skrypty, ale zawsze coś. Oczywiście można światła przednie tylne włączać. Tego nie zrobimy, ale zrobimy sobie, pokażę Wam, jak się dodaje jeszcze obciążniki na kołach. To też daje akurat dużo. To się zawsze przydaje. Włączmy sobie hudy. Jak mówiłem, 60 na godzinę na liczniku. W środku wygląda w ten sposób. Nie mi oceniać to. Generalnie jest ten mod używany przez nas w sezonie, także no, to tyle. Link jak zawsze w opisie, na darmowym hostingu. No, i za chwilę kolejny mod. Ok, drugi modzik nasz, który właśnie prezentujemy, drugi traktor, jest to Ursus C380, oczywiście w nowym wydaniu, z możliwością podłączenia tura bez dodatkowych jakichś tam skryptów. Z tyłu mamy tuza, zaczep górny, zaczep dolny, z przodu jedynie obciążniki. No i tak jak mówiłem, nie ma innych dodatkowych skryptów, także nie ma się czym za bardzo bawić. Ja podepnę tura i pokażę plus minus na wysokość. Prędkość podnoszenia i opuszczania tura, gdyby nie jest szybsza niż w normalnym traktorze, a mogę się mylić. Według mnie to jest akurat fajna opcja. Na pewno popędza ten traktor przy pracy. Jest on bardzo zwrotny, to mogę powiedzieć o nim. Również go używamy, aczkolwiek jeszcze wy pewnie go nie widzieliście w sezonach, także możecie też go dobrze ocenić. Ja już go oceniam jako bardzo dobry traktor. Świetnie się nadaje na takie właśnie mniejsze i średnie gospodarki. No i to chyba by było na tyle. Link oczywiście do niego jest w opisie na darmowym hostingu. Także życzę miłego pobierania i miłej gry na tym modzie. A, jeszcze przepraszam, nie powiedziałem jego ceny. Cena to 70 tysięcy. A jego moc to oczywiście 80 koni mechanicznych lub 59 kW. No i to tyle. Trzymajcie się. Cześć.